Hello, Rodney. These are journalists from Lublin. Lublin is a great town. It's a lot of students studying in Lublin, so it's gonna be a really cool party tonight and cool festival. Rodney Smith jest znany jako pod pseudonim artystycznym Rotsmanowa, jak wspomniałam, jest okrzykniętym mianem królem brytyjskiego rapu. Na scenie brytyjskiej zadebiutował w latach 90. Na swoim koncie ma 3 albumy, był nominowany do prestiżowej nagrody Mercury Music Prize w kategorii Best Album. Dla lubelskiej publiczności może artysta jest nieznany. W takim razie jak chce rozgrzać publiczność? No recipe. Just has to be gauged on the vibe that's in the air, really. No po prostu liczymy na to, że będzie odpowiednia atmosfera i dla tych, którzy jakby nie znają twórczości, to jakby no, ta muzyka, która będzie ze sceny, zabrzmi, jakby wprowadzi odpowiedni klimat. No, we are prepared for every situation. If it was an audience that's listening to Calypso, then we will try and find some kind of Calypso-esque element of music to kind of... Rodney mówi, że są przygotowani na różnego rodzaju publiczność. Jeżeli na przykład jest to publiczność, która słucha Calypso na przykład i oni o tym wiedzą, to spróbują znaleźć jakieś połączenie, tak, żeby jakby nawiązać kontakt również z taką publicznością. Proszę spytać, czy jego koncert będzie miał jakąś ideę? Czy to tylko zabawę, czy ma może jakieś przesłanie dla lubelskiej publiczności? Znaczy, przy każdym koncercie jest jakaś taka idea, tak? Ale generalną ideą jest, że idea dialogu, tak? Nawiązania jakiegoś porozumienia z publicznością i że jakby message, czy ta idea zmienia się w zależności od czasów, jakich mamy i okoliczności. Cała jakby idea Rotsmanowa Project, czyli projektu Rotsmanowa, to jest jakby komunikowanie tego, co się dzieje też w tak zwanym undergroundzie, tak? Bo scena hip-hopowa, jak wiemy, jest raczej w undergroundzie niż w mainstreamie. W związku z tym jakby jest to jakby sposób na komunikowanie tego, co dzieje się i właśnie bardziej z undergroundu na zewnątrz niż jakby komentowanie jakichś takich większych wydarzeń, bardziej raczej takich socjalnych, tak? Komunikatów pochodzących bardziej z undergroundu i tej społeczności związanej z światem hip-hopowym. Że ta muzyka w ogóle jest znana studentom, bo tutaj sądząc z towarzystwa dziennikarskiego, które przyszło, to nazwisko pana niewiele mówi, znaczy mnie nic. Rozumiem. Uważam, że jest. No tak jak wspominałem, tak czy inaczej uczelnie jeden dzień zawsze poświęcają na tego typu muzykę, więc publika jest, więc wydaje mi się, że jednak studenci również słuchają tego. Jedno pytanie, jakie wrażenie wywarło na się Lublin, prawda? Pierwsze wrażenie, kiedy nie widział jeszcze w ogóle Lublin. Przyjechaliśmy o drugiej w nocy i poszliśmy się spać, więc jeszcze, że tak powiem, trudno zadawać takie pytanie, skoro no, nie było fizycznie możliwości, tak? Dopiero będziemy za chwilę jechali na plac zamkowy, także wtedy myślę, że więcej wrażeń można zapytać będzie później.